Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Dominika Matuszek i razem ze swoimi kolegami i koleżanką z pracy przedstawimy Wam temat dotyczący produktów węglowodanowych. Temat dokładnie węglowodany, prosta czy złożona sprawa. Na co dzień pracujemy na Politechnice Opolskiej i realizujemy zajęcia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka, gdzie przede wszystkim stawiamy nacisk na kwestie związane z prawidłowym odżywianiem organizmu człowieka i elementami dietetyki. Z drugiej strony natomiast stawiamy też na kwestie związane z produkcją żywności, szczególnie pod kątem jej jakości oraz bezpieczeństwa. Jeżeli będziecie zainteresowani tego rodzaju kierunkiem, serdecznie zapraszam Was na stronę Politechniki Opolskiej, na zakładkę rekrutacja. Natomiast jeżeli chcecie poczytać więcej o kierunku, możecie się z nami skontaktować albo także skorzystać ze strony internetowej. Adres strony także macie na prezentacji. Przejdźmy zatem do kwestii związanych z dzisiejszym tematem, czyli do węglowodanów. Prosta czy złożona sprawa? Zaczniemy tutaj prezentacją i takim krótkim wprowadzeniem teoretycznym, natomiast później razem z panem doktorem Łukaszem Biłosem i panią doktor Małgorzatą Pasek przeniesiemy się do laboratoriów Politechniki Opolskiej. Zaczynajmy! Węglowodany. Węglowodany są najbardziej rozpowszechnionymi produktami znajdującymi się w środowisku. Są to produkty pochodzenia roślinnego i występują w wielu, wielu formach. Więc ta prosta sprawa z węglowodanami jest naprawdę złożona. Węglowodany pełnią w organizmie wiele funkcji. Tą taką główną, kluczową to źródło energii. W bardzo dużej mierze węglowodany wykorzystywane są właśnie jako źródło energii. I do tego przede wszystkim są wykorzystywane przez nasz organizm. Natomiast mają jeszcze inne funkcje. Tutaj wymieniłam te najważniejsze, natomiast jeszcze jest ich kilka. Regulacja metabolizmu, nadawanie cech organoleptycznych. I to właśnie podczas wypieku pieczywa czy podczas wypieku ciasta ten charakterystyczny zapach, który się pojawia, to właśnie węglowodany. Ta brązowa skórka na pieczywie to właśnie węglowodany. Także są źródłem błonnika pokarmowego. W związku z tym stanowią bardzo cenne źródło do prawidłowej pracy chociażby układu pokarmowego. Także odpowiadają za syntezę aminokwasów i pełnią inne funkcje, funkcje specjalne, jak na przykład funkcja budulcowa, wchodzą w skład lipoprotein na przykład. No i właśnie, te węglowodany, ze względu na to taka powszechność i występowania, dzielimy na dwie podstawowe grupy, proste i złożone. I tutaj tak naprawdę ta prosta sprawa się mocno komplikuje. Na slajdzie przedstawiłam Wam tak naprawdę jakby tylko element podziału węglowodanów i tylko wybrane źródła węglowodanów. Więc co prawda dzielimy je na dwie podstawowe grupy i pierwsza to są proste, druga to złożone, natomiast no, ten podział jest naprawdę wieloaspektowy. Węglowodany proste, inaczej monosacharydy, tutaj macie wymienione dwie podstawowe grupy tych węglowodanów, czyli pentozy i heksozy. I tutaj w tej grupie, szczególnie w grupie heksoz, znajdziecie te, które bardzo często trafiają na Wasz stół, czyli owoce. Owoce, które zawierają fruktozę, czyli cukier owocowy. Fruktoza jest słodsza o jakieś 73% od sacharozy. Znajdziecie tutaj także przykładowo glukozę, która jest składnikiem miodu. Z drugiej strony natomiast same owoce w sobie nie tylko są źródłem fruktozy, czyli węglowodanów prostych, ale także są źródłem węglowodanów złożonych, chociażby właśnie błonnika. I dlatego przechodzimy do drugiej grupy, węglowodanów złożonych, gdzie mamy dwie znowu podstawowe grupy. Pierwsza oligosacharydy, gdzie mamy 2-, 3- i 4- cukrowce oraz grupa skrobi i celulozy. W grupie 2-, 3- i 4- cukrowców, tutaj na slajdzie Wam przedstawiłam tylko podział 2 cukrowców, ponieważ każdy kolejny podział po prostu powoduje rozrost tego drzewa zależności. I tutaj mamy sacharozę złożoną zarówno z glukozy, jak i z fruktozy. I tu mamy nasz ten potoczny, często trafiający na stół cukier biały z buraków cukrowych. Laktoza złożona z glukozy i galaktozy, czyli powszechnie cukier mleczny znajdujący się w mleku i na biale. Czy maltoza złożona z 2 cząsteczek glukozy, na przykład możemy go znaleźć w piwie, czy na przykład w pieczywie. No i grupa ostatnia złożonych węglowodanów to grupa skrobi i celulozy i tutaj właśnie mamy między innymi ten błonnik pokarmowy, o którym wspomniałam wcześniej. Błonnik pokarmowy jest taką bardzo charakterystyczną substancją, która dostarczana jest do naszego organizmu, natomiast nie jest przez niego trawiona. Ona nie jest w żaden sposób jakby źródłem energii dla organizmu, natomiast jest niezmiernie istotna w prawidłowej pracy organizmu. Więc z jednej strony stanowi substancję balastową, ale z drugiej strony funkcjonowanie organizmu bez błonnika jest naprawdę bardzo ograniczone.
I tutaj znajdziemy także inne produkty, jak na przykład inulinę, także glikogen mięśniowy, czyli ten taki zapas energii w mięśniach, chitynę, dekstryny i właśnie błonnik pokarmowy, który znajdziemy na przykład w produktach pełnoziarnistych, w warzywach, w owocach, w roślinach strączkowych, w orzechach, w nasionach. Mówiąc o węglowodanach, także muszę wspomnieć o tak zwanym indeksie glikemicznym. Indeks glikemiczny to jest pewna właściwość, która daje jakby odzew organizmu na spożycie produktu węglowodanowego. Po spożyciu węglowodanów organizm, w surowicy krwi w organizmie wzrasta poziom glukozy. I im produkt ma wyższy indeks glikemiczny, tym ten wyrzut glukozy jest bardziej intensywny. Widzicie to tutaj chociażby na tym wykresie, gdzie kolorem czarnym zaznaczona jest to, co się dzieje z poziomem glukozy po spożyciu właśnie czystej glukozy. Ten wyrzut glukozy jest najintensywniejszy. Jeżeli spożywamy produkty z mniejszym indeksem glikemicznym, to ten wyrzut glukozy jest łagodniejszy i bardziej rozłożony w czasie, więc bardziej korzystny dla naszego organizmu. W związku z tym niezalecane są w większości przypadków produkty z wysokim indeksem glikemicznym, zaznaczonym tutaj na czerwono, czyli indeks powyżej 70. Przede wszystkim będą to wszystkie produkty słodkie, będą to także smażone frytki, będzie to piwo, suszone daktyle, czy po prostu biały ryż lub białe pieczywo. W grupie średniego indeksu glikemicznego, czyli takiego zaleconego w umiarkowanych ilościach, znajdziemy część surowych warzyw i owoców, a także na przykład płatki owsiane, produkty pełnoziarniste jak pieczywo żytnie, czy ziemniaki, ale gotowane w mundurkach. Natomiast niski indeks glikemiczny, czyli ten najbardziej zalecany, to będzie większość surowych warzyw i owoców oraz dla odrobiny słodkości gorzka czekolada. Takim wprowadzeniem do tematu związanego z węglowodanami chciałam Was zachęcić do kolejnej części dzisiejszego spotkania. Szybko przeniesiemy się do laboratoriów Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej, gdzie razem z moimi współpracownikami pokażemy Wam, co to są te węglowodany i produkty węglowodanowe oraz jakie zmiany zachodzą w tych produktach pod wpływem wybranych procesów. Zapraszam. I w ten sprytny sposób znaleźliśmy się w jednym z wybranych laboratoriów Politechniki Opolskiej Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki. Jest to laboratorium gastronomiczne, gdzie między innymi prowadzimy zajęcia z przygotowania potraw czy z technik gastronomicznych. Tutaj na tych zajęciach pokażę Wam, co się dzieje z właściwościami odżywczymi produktów jak jabłko czy właśnie ziemniaki. W takim razie zaczynajmy! Pamiętacie, jak mówiłam, że owoce zawierają duże ilości węglowodanów prostych, czyli fruktozy? Jabłko rzeczywiście zawiera spore ilości tego węglowodanu, natomiast przede wszystkim znajduje on się w miąższu tego jabłka. Natomiast w skórce znajdziemy błonnik. Błonnik ma troszeczkę inne właściwości, przede wszystkim należy do grupy węglowodanów złożonych. Dlatego w momencie, kiedy obieracie owoc, zabieracie błonnik. Natomiast przede wszystkim wtedy dostarczacie fruktozę, spożywając obrane jabłko. Co natomiast dzieje się z tak zwanym indeksem glikemicznym, o którym Wam już też wspomniałam w tej części wstępnej? Jeżeli chodzi o indeks glikemiczny, to podnosi się on, jeżeli z jabłka wyciśniemy sok. Wtedy indeks glikemiczny tego produktu będzie wyższy niż produktu świeżego, czyli jabłka, szczególnie jeszcze w skórce. Natomiast w momencie, kiedy wyciśniemy sok, poprawiamy także przyswajalność tego produktu. Także uzyskujemy jakby dwie różne właściwości. Jeżeli chodzi o ziemniaki, to te, które najczęściej trafiają na nasz stół, mają wysoki indeks glikemiczny. Przykładem mogą być ziemniaki w formie pire. Natomiast jeżeli chcemy obniżyć ten parametr, wystarczy ziemniaki ugotować w mundurkach. Jeżeli z drugiej strony chcemy, aby w ziemniakach wytworzyła się skrobia oporna, możemy po ugotowaniu ochłodzić ziemniaki, na przykład po prostu w lodówce. Wtedy skrobia oporna po spożyciu nie powoduje wzrostu poziomu glukozy w surowicy krwi, co jest szczególnie istotne dla osób z zaburzeniami glikemii. Natomiast frytki w wersji najzdrowszej będą, jeżeli dodamy do nich zioła, olej roślinny i upieczemy w piekarniku. Smacznego! Frytki przygotowywane domowym sposobem różnią się znacznie od tych, które są dostępne w sklepach, w handlu. Przygotowanie frytek w sposób przemysłowy zawiera
procesy międzyoperacyjne, których w domu z reguły się nie stosuje. Procesy termiczne, z którymi mamy do czynienia w trakcie przygotowywania frytek, mają znaczny wpływ na jakość gotowego produktu. I nie mówię tylko tutaj o samym smażeniu, ale również o procesie takim jak chłodzenie, jak przechowywanie. Ponieważ na skrobie, która w ziemniaku znajduje się w bardzo dużym zakresie, wpływ ma temperatura przechowywania. W temperaturze 20 stopni skrobia będzie syntezowała cukry w sposób inny niż przechowywana w temperaturze 3 do 5 stopni Celsjusza. To też ma wpływ na słodkość ziemniaków. We frytkach przygotowywanych domowym sposobem z reguły nie używamy procesu międzyoperacyjnego typu blanszowanie. Okazuje się, że warto. Skrobia ma również wpływ na indeks glikemiczny. Okazuje się, że podczas blanszowania indeks glikemiczny możemy zredukować nawet o 30 jednostek, z takiego podstawowego około 90 aż do 60. Tekstura ma wpływ na decyzję konsumenta przy wyborze produktu. Teksturę oceniamy z wykorzystaniem teksturometru. Urządzenie, które poprzez nacisk, poprzez zmęczenie materiału może nas poinformować o właściwościach percepcyjnych, o żujności, o gumistości, o kruchości produktu gotowego. Przeprowadzimy dzisiaj badanie z wykorzystaniem teksturometru w obszarze 3 próbek frytek, które zostały przygotowane w 3 różne sposoby traktowania ich temperaturą. Pierwsze frytki były blanszowane 3-krotnie, zanim zostały przeniesione do chłodni. Drugie frytki zostały przygotowane w sposób tradycyjny, bez blanszowania, a trzecie zostały poddane takiemu procesowi, który zwykle w przemyśle jest stosowany, czyli szybkiemu schłodzeniu kriogenicznemu. Jeżeli chodzi o kriogenikę w przemyśle spożywczym, to takim czynnikiem bardzo popularnie wykorzystywanym jest azot. Wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym, na przykład przy produkcji frytek, jako czynnik chłodniczy. Bardzo istotnym, jeżeli chodzi o przygotowywanie właśnie frytek, jest zmiana temperaturowa, czyli blanszowanie z jednej strony, z drugiej strony szybkie chłodzenie. To sprawia, że indeks glikemiczny obniża się w produkcie i produkt, chociaż jest to frytka, jest zdrowszy niż w takim tradycyjnym sposobie przyrządzenia. Podczas przetwarzania frytki tkanka ziemniaczana ulega poważnym zmianom spowodowanym procesami termicznymi, takimi jak blanszowanie, suszenie wstępne, smażenie wstępne, zamrażanie, rozmrażanie i głębokie smażenie. Utrata wody w miękiszu ziemniaka podczas tych procesów zwiększa zawartość węglowodanów i polisacharydów nieskrobiowych w gotowym produkcie. Proces retrogradacji, czyli szybkie schłodzenie bogatej w skrobie żywności po obróbce termicznej, w dużej mierze polega na utracie przez tą żywność wody. W takim ujęciu retrogradacja dotyczy również metod obróbki termicznej, w której nie używamy wody, np. pieczenie czy smażenie. Obecność cukrów występujących w warzywach i owocach możemy potwierdzić, wykonując próby laboratoryjne. No i taką najczęściej stosowaną, najpowszechniejszą metodą umożliwiającą potwierdzenie obecności cukrów występujących zarówno w formie wolnej, jak i w formie związanej jest próba Molisza z alfa-naftolem. Jeżeli w badanej próbie pojawi się na styku faz czerwono-fioletowy pierścień, oznacza to, że w badanej próbce znajdują się cukry. Jeżeli takiego pierścienia nie obserwujemy, oznacza to negatywny wynik próby. Na styku faz widoczny jest czerwono-fioletowy pierścień, który informuje nas o pozytywnym wyniku próby, a więc potwierdza obecność cukru w soku jabłkowym. Jabłka, tak jak i inne owoce, zawierają zarówno cukry proste, takie jak glukoza czy fruktoza, oraz disacharydy, takie jak na przykład sacharoza, która zbudowana jest z cząsteczek glukozy i fruktozy, połączonych ze sobą wiązaniem glikozydowym. Cukry te, ze względu na różną budowę, wykazują również różne odmienne właściwości. Część cukrów wykazuje właściwości redukujące, podczas gdy inne takich właściwości nie posiadają. Sprawdźmy zatem, czy w soku jabłkowym znajdziemy cukry redukujące. W tym celu wykonamy próbę Fellinga.
się pomarańczowe zabarwienie świadczy o tym, że w soku jabłkowym znajdują się cukry redukujące. Jedną z metod umożliwiających odróżnienie cukrów redukujących od cukrów nieredukujących jest próba Moora. Próbę tą przeprowadzimy dla roztworów czterech różnych cukrów, a będą to glukoza, maltoza, sacharoza oraz skrobia. Metoda polega na dodaniu do roztworów cukrów wodorotlenku sodu i ogrzaniu ich do wrzenia. W dwóch probówkach pojawiło się żółte zabarwienie. Są to probówki, gdzie znajdowały się roztwory glukozy i maltozy i świadczy to o pozytywnym wyniku próby, a więc te dwa cukry wykazują właściwości redukujące, w odróżnieniu od sacharozy i skrobi, które takich właściwości nie wykazują. Cukry znaleźć możemy nie tylko w owocach, ale również w warzywach. Przykładem takiego cukru jest skrobia występująca w ziemniakach. Jest to wielocukier zbudowany z jednostek glukozy połączonych wiązaniami glikozydowymi. Skrobię w ziemniakach możemy wykryć za pomocą płynu Lugola. Jest to roztwór jodu, wiotku, potasu. Pod wpływem tego odczynnika skrobia wybarwia się na kolor granatowy. Odmiany ziemniaków różnią się zawartością skrobi, która nadaje gotowym produktom odmiennych właściwości fizykochemicznych. Zapraszamy serdecznie do studiowania na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka. Studia z odrobiną magii.